Nie będzie widać, czy ta mata jest wąska. Może być tak. Może go nie? Nie będzie, co? Ciężko. Teraz wykonamy sobie ćwiczenie w pozycji leżącej. Możecie użyć do tego kija, szczotki, laski, czy jakiegokolwiek właściwie drążka dostępnego w domu. Jeżeli macie chwyt w kończynie górnej, to chwytacie. Jeżeli nie, możecie spróbować sobie przywiązać bandażem rękę do drążka, bądź jakkolwiek innym materiałem, który spełni tą funkcję. Dobrze, Tomku, spróbujmy teraz. Wyciągasz drążek nad klatkę piersiową i wyciskasz jak sztangę na siłowni przed siebie do góry. Utrzymaj chwilkę, staraj się wyprostować, łokieć maksymalnie i wracamy i opuszczasz do bioder ponownie. Tak jest. I znowu. Wypychamy mocno do góry i wracamy. Bardzo dobrze. Tak? Mogę ci dodać troszkę oporu. Możecie sobie coś zawiesić na kiju, na drążku, żeby było trochę ciężej. Hop. Tak, posiłujmy się troszkę mocno do góry. Ok. W tym ćwiczeniu nie tyle jest istotne, żeby siłować się z ciężarem, co sam kierunek ruchu, tak? Staramy się wykonywać ruch w pełnym zakresie, czyli pełen wyprost łokcia. Ramiona nam tutaj pracują. Dobrze, jeżeli jesteście w stanie, Tomku, spróbuj wypchnij przed siebie teraz drążek i spróbuj sięgnąć za głowę tym razem. Daleko, daleko ręce, tak, ile wam ramiona pozwolą. Gdy już widzicie, że sprawniejsza ręka mocno wyprzedza rękę niedowładną, to znaczy, że ten zakres ruchu jest wystarczający i wracamy. Spróbuj teraz wypchnąć za siebie ponownie na prostych łokciach. Tak. Powtarzacie tyle razy, ile dacie radę. Po prostu do zmęczenia robimy. Ćwiczenie powtarzamy do pierwszego zmęczenia.